Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Pogoda jest iście brytyjska, więc dlatego ten materiał zaczynamy w hali muzeum, ale też to nie jest przypadek, bo podczas tegorocznej Nocy Muzeów taką gwiazdkę nowoczesnej motoryzacji, jedną błyskotkę dotyczącej najlepszej nowoczesnej motoryzacji w dzisiejszym wydaniu stanowił najnowszy Rolls-Royce Phantom. I jego dziś Wam pokażę. Ale żeby było jasne, na samym początku, nie dowiecie się w tym materiale, ile ten samochód kosztuje, bo nie ma to absolutnego znaczenia. Ja wiem, że we wszystkich materiałach zawsze pojawi się jakiś clickbait. Tu, tak, jasne, samochód za 2 miliony, za 3 miliony złotych, jeden z najdroższych limuzyn dostępna na rynku. Absolutnie mi nie o to chodzi w tym materiale. Chodzi mi o to, abyście zrozumieli fenomen tego samochodu. Kiedy zaczniemy mówić o jego cenie, to ta cena trochę przyćmi fenomen Phantoma, bo Phantom jest czymś więcej niż limuzyną. Phantom jest czymś więcej niż samochód. Phantom to nie jest zwykły Rolls-Royce, którego porównacie, nie wiem, tam do Ghosta czy do jakiegokolwiek innego. Phantom jest fenomenem, jest czymś absolutnie niezwykłym. Czymś, co kocha się całym sercem, więc dlatego poznajcie Phantoma i zrozumcie najpierw ten samochód. Dokładnie to. Zwróćcie uwagę na ten charakterystyczny przód, która zresztą atrapa Rolls'a jest jednym z najbardziej charakterystycznych znaków towarowych na świecie. Zresztą jako jeden z nielicznych elementów połączonych z motoryzacją od razu trafił do Muzeum Sztuki Współczesnej, czyli ten grill bardzo charakterystyczny w tym kształcie Rolls'owym, który stosowany jest właściwie od samego początku. Piękne nawiązanie do tej klasyki, czyli jest Spirit of Ecstasy, która jest i cały czas króluje na samym środku tej atrapy, ale dziś jest w tym wydaniu nieco bardziej nowoczesnym. Zobaczcie, z jednej strony mamy tam połączenie z wielką historią, gdzie ona bardzo świeciła, bardzo rzucała się w oczy. Dziś jest dyskretna, no bo po co tak naprawdę pokazywać, że ona jest wielka, wystarczy, że ta obecność jest zaznaczona. Patrzcie na te gwiazdki, które od razu pojawiają się w lampach po naciśnięciu kluczyka i te gwiazdki, które są w lampach, zresztą są takim motywem przewodnim Phantoma. Ten cały grill zresztą jest podświetlany, więc wygląda to wieczorem naprawdę zjawiskowo i obłędnie. Cały samochód, tego nie widać w materiale, bo zawsze w materiałach gdzieś, materiałach zarówno fotograficznych, jak i wideo, troszkę zatracają się proporcje samochodów. I te samochody nie wyglądają tak, jak w rzeczywistości, ale zwróćcie uwagę, że Spirit of Ecstasy jest na tej wysokości. Chłodnica, atrapa cała jest na tej wysokości. To jest gigantyczny potwór. W momencie, kiedy chcemy go zaparkować, jak parkowałem go w takim normalnym garażu podziemnym na klasyczne, normalne samochody w takim budynku, takim nowoczesnym bloku, w którym masz garaż podziemny, to jest, słuchajcie, samochód, który parkując do samej ściany, tyle wystaje. Nie jesteś w stanie go bardziej schować. Zawsze ten przód będzie wychodził i zawsze będzie wystawał. No nie da się go na parkingu ukryć, że przyjechaliście i zaparkowaliście Rolls-Royce'a Phantoma. Wydaje Wam się, że to jest naklejka? Nic bardziej mylnego. Jak przyjrzycie się, to zwrócicie uwagę, że ona nie jest idealna, ta linia. Że ona nie jest zrobiona przez taką totalnie profesjonalną lakiernię, że to nie jest wyklejone, tylko to jest też kolejna, jedna z najbardziej charakterystycznych rzeczy w Rollsie, która jest od zawsze. Czyli to jest sztuka robienia szparunku, tak zwany szparunek na samochodzie. O, tutaj zobaczcie, to doskonale widać. Robert, pokażesz? Zobacz, widzisz tą nierówną farbę, która tutaj jest? Bo to są artyści, którzy od lat zajmują się tylko i wyłącznie tym. Mają taki pędzelek z bardzo długim włosiem i te szparunki powstają z jednego przyłożenia.
Czyli on podchodzi i robi ręcznie całą linię tego samochodu. Na tym polega fenomen Rolls-Royce'a. Czyli z jednej strony połączenie w fantomie najnowszych technologii, a z drugiej strony tej zupełnej klasyki. Zobaczcie nawet, jak się przyjrzycie kształtowi maski, kształtowi błotników, tym przetłoczeniom, tym listwom, które tworzą całość, to wszystko ma swoje znaczenie i ma swoje odzwierciedlenie również w samochodach historycznych. Kolejnym oznaką szacunku dla Rolls'a jest zawsze ten dekiel. Zauważcie, że kiedy będziecie widzieli Fantoma zaparkowanego, zawsze RR jest w ten sposób, jak powinien być. Dlaczego? Nawet kiedy jedziemy, to RR stoi w miejscu, a całe koło się kręci. To jest kwestia oddania według Rolls'a szacunku do marki Rolls-Royce. Swoją drogą te koła, które są absolutnie trójwymiarowym arcydziełem sztuki, to 22 cale. I dziś, kiedy BMW chociażby prezentuje już samochody, które mają 23 cale, to wydaje się, że są nawet aż ciut zbyt delikatne do tego samochodu, tym bardziej, że auto jest gigantyczne. Kolejnym elementem niezwykle charakterystycznym, zwróćcie uwagę na samo zamontowanie lusterka, które nie jest zamontowane w tym miejscu, jak w każdym normalnym samochodzie. Jest zamontowane troszkę w takim klimacie oldschoolowym, ale dzięki temu jest dużo bardziej praktyczne. Z jednej strony jest gigantyczne, z drugiej strony mamy tutaj dodatkową przestrzeń i dodatkowe światło. Bardzo charakterystyczne dla Fantoma jest ten tył, ten słupek C, który jest taką czapą okalającą całą sylwetkę samochodu i dającą maksymalnie dużo przestronności. A kolejną rzeczą, która jest fenomenalna i zjawiskowa, bo z jednej strony mówimy o najbardziej luksusowym samochodzie świata, o samochodzie, który zawsze, jeżeli myślisz o samochodzie tak drogich, to sobie myślisz o samochodach absolutnie niepraktycznych. To jest to, zobaczcie, jaki on ma gigantyczny bagażnik. To jest taki samochód, który jest w 100% samochodem do spełnienia. Swoją drogą, sam przycisk zamykania tego bagażnika to nic innego jak wersja coupé Fantoma, czyli według mnie jednego z najcudowniejszych samochodów świata, jaki kiedykolwiek powstał. Tu wszystko fascynuje. Można rozmawiać godzinami o tym samochodzie, o jego sylwetce, o jego szczegółach, o jego detalach. Zobaczcie, nawet otwieranie wlewu paliwa jest w tym miejscu, żeby to było jak najbardziej wygodne, jak najbardziej komfortowo. Korek wlewu paliwa wygląda tak, który też jest absolutnym arcydziełem sztuki. Ale przejdźmy również do tego, co tak naprawdę kryje się pod jego maską. Bo pod jego maską jest zachowana legendarna cyfra. I nie chodzi tu bynajmniej o 12 cylindrów, bo 12 cylindrów dla Rolls'a nie jest największą legendą. Wiecie, co jest największą legendą? Właściwie nie sam silnik, ale ta tabliczka. 6¾. Tak zawsze Brytyjczycy to określali, czyli pojemność 6,75 litra. Zarówno wszystkie silniki V8, które produkowane były od lat 50. przez wszystkie silniki V12, te 6¾ to była taka najbardziej charakterystyczna pojemność dla Rolls'a. Ale on dzisiaj oczywiście jest w zupełnie nowym wydaniu. To 12 cylindrów, które maksymalnie przesunięte jest do tyłu. Zobaczcie, tu jest oś w tym miejscu, więc on zbudowany jest mniej więcej tak, jak się buduje dziś samochody dużo bardziej wyczynowe, dużo mocniejsze, dużo szybsze. Jego moc to 563 konie mechaniczne, ale nie moc jest najważniejsza. Znaczy, taką cechą charakterystyczną dla Rolls'a było to, że jeżeli ktoś kiedyś się pytał w salonie za dawnych czasów, jaka jest moc tego samochodu, to wiecie, co odpowiadano? Wystarczająca. Bo dokładnie tak jeździ się Rolls'em i to zaraz Wam pokażę. Natomiast najważniejszym parametrem w tym silniku jest sam moment obrotowy i newtonometry. To 900 newtonometrów. I to się naprawdę przydaje, bo auto nie należy do najlżejszych. Waży ponad, i teraz uwaga, waży ponad 3 tony. I powiecie, jak dużo. Tak, ale Rolls'a Fantoma musicie postrzegać inaczej. W Rolls'ie Fantomie oni zupełnie odwrócili te proporcje. Bo w Rolls'ie Fantomie jest tak, że im waży więcej,
tym lepiej, bo te każdy kilogram działa na jego korzyść pod kątem samego charakteru jazdy. Oni zrobili coś absolutnie fenomenalnego, bo w ogóle odwrócili zasadę tworzenia samochodu. To, co zawsze kochasz, lekkość, precyzja prowadzenia, reakcja na gaz i tak dalej, nagle przestaje być w ogóle ważna. Wchodzisz do tego samochodu i świat się zmienia. Dobra, no to wejdźmy do tego samochodu. Phantom oczywiście ma zadanie reprezentacyjne i Phantom jest przede wszystkim przeznaczony do wożenia właściciela tego samochodu. Z tyłu znajduje się w tym miejscu, zwróćcie uwagę na właśnie dokładnie taką pogodę, parasolka, która zamontowana jest w drzwiach i jest to Rollsowa klasyka. Drzwi, żeby łatwiej się wchodziło, otwierane są pod wiatr, czyli w bardzo starym stylu. Zwróćcie uwagę na rzeczy, które uwielbiam i kocham w tym samochodzie. To chociażby sam panel sterowania klimatyzacją. Kiedy wchodzisz do tego samochodu, masz klasyczny panel, w który przekręcasz i on czujesz każdy ząbek, kiedy to się przesuwa. Masz klasyczne przyciski, które naciskasz i one wtedy działają i funkcjonują. Piękne to jest, co? A do tego jeszcze samochody, które cały czas mają montowaną popielniczkę. Oczywiście ona jest prawie niewykorzystywana, ale dla właściciela Rollsa Phantoma, jeżeli chcesz mieć popielniczkę, to dlaczego masz jej nie mieć? No to jest proste. Dobra, zamykamy te drzwi. I my wchodzimy do środka i zobaczcie, te rzeczy, które uwielbiam i kocham, to jest to, jak wchodzisz do środka, wstępujesz nogą na te dywaniki i te dywaniki, które są jak poduszka mniej więcej, jak kołdra w waszym domu, są delikatne, miękkie, są zrobione z takiej owczej wełny, gdzie wchodzisz i po prostu jest ci dobrze i otulająco. Stacyjka, która jest bardzo charakterystyczna i zawsze w każdym Rollsie stacyjka była jednocześnie z włącznikiem świateł. Ona przybierała bardzo różne formy i tutaj też jest to nawiązanie do tradycji, nawiązanie do historii. Stacyjka jest w jednym miejscu. Dziś oczywiście jest tylko i wyłącznie z przyciskiem, ale wciąż z tym charakterystycznym przełącznikiem do świateł, który stosowany jest od lat 20. w tym samochodzie. Podobnie te nawiewy powietrza, które od lat 40., 50. występowały w każdym Rolls-Royce i miały dokładnie taki sam charakter. Pamiętacie w Bentleyu 305 to dokładnie tak samo wygląda i cięgna, które działają z takim samym oporem, jak powinny działać od tych kilkudziesięciu lat. To jest w ogóle absolutnie coś niesamowitego. Wsiadasz do środka, te drzwi są tak potężne i ta cała karoseria jest tak duża, że zamykanie drzwi może wydawać się jakby zbyt mało komfortowe albo za mało godne, więc naciskasz po prostu guzik. Podsufitka, która wypełniona jest gwiazdami, to dziś już taki też charakterystyczny element Rollsów, który naprawdę się przyjął i te gwiazdy pojawiają się wszędzie. Na początku pokazałem wam między innymi na światłach przednich, na reflektorach. Przepiękne jest to, że te gwiazdy żyją swoim własnym życiem i na przykład co jakiś czas są spadające gwiazdy i co chwila gdzieś przelatuje jakaś gwiazdka, która tutaj jest. Oczywiście w nocy przy tak jasnym świetle można je również wyłączyć albo wyregulować, aby odrobinkę delikatnie świeciły. I przechodzimy do rzeczy, którą uwielbiam w tym samochodzie, bo jest to najnowsza generacja Phantoma, w której jest wszystko to, co jest najlepsze. I wiecie, co jest piękne? Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Widzicie coś, czego już nie ma w dzisiejszych samochodach? Bo ja widzę tu przełączniki, takie najprostsze na świecie przełączniki, które są i które działają, które funkcjonują. Jeżeli chcę podgrzewanie fotela, to jednym guzikiem je włączam, a nie szukam w menu. Jeżeli chcę je schłodzić, to również jednym przyciskiem włączam, a nie szukam menu. Jeżeli chcę, żeby było troszeczkę cieplej, to ustawiam sobie temperaturę albo w niebieską stronę, albo w stronę czerwoną. I to wszystko działa i to wszystko funkcjonuje. Prawda, że jest to fenomenalne i zjawiskowe, coś, co powinno być absolutnie normalne. I w dzisiejszych czasach ja po prostu do tego tęsknię, do przełączników i przycisków, których nie ma już w najnowszych samochodach, żeby włączyć sobie wentylator, ustawić temperaturę, włączyć odmrażanie szyby albo podgrzewanie fotela.
banalnie proste, a jakie piękne, jakie wspaniałe. Po prostu doceniam w 100% to, że Rolls nie wszedł w erę cyfryzacji. Nawet ten ekran, który jest tu. Z jednej strony powiecie, że to jest skandal, że nie jest dotykowy, bo nie jest dotykowy. Tym bardziej, że tu jest szyba. Zresztą szyba jest między innymi dlatego, bo na indywidualne zamówienie każdy Rolls, można tak naprawdę każdego Rollsa konfigurować tak jak chcesz i co sobie wymyślasz. Były przypadki, że na przykład ukochane arcydzieło sztuki można było zamontować w tym panelu, albo złoty panel, albo wykładany diamentami, albo jakikolwiek inny. Jakby tam wszystko jest jednocześnie taką wystawą i tego typu podświetleniem. Więc ta indywidualizacja tego wozu sięga zenitu i można zrobić sobie dosłownie wszystko. Ekran nie jest dotykowy, mało tego, ekran jest znany z samochodów marki BMW i to z tych poprzedniej generacji. Jak się przyjrzycie, to zobaczcie, co tutaj się pojawia. BMW? BMW. I powiem Wam szczerze, w ogóle mi to nie przeszkadza, bo wszystko działa tak, jak działać absolutnie powinno. To jest w ogóle samochód, w którym zaczynasz inaczej myśleć zupełnie o motoryzacji. No patrzcie na to. Można zrobić cyfrowe zegary, ale które mają piękne strzałki i jest cały czas ta magia strzałek i prędkościomierza, czy obrotomierza, a w tym przypadku mocy, która pozostaje, bo Rolls nie miał nigdy obrotomierza, to jest to, co powiedziałem Wam, że moc jest wystarczająca. Rolls pokazuje, ile mocy jeszcze Ci zostało do użycia, czyli jedziemy teraz z prędkością około 60 km na godzinę, delikatnie wciskam gaz, mam do dyspozycji jeszcze jakieś 95% mocy. Wszystko jest fenomenalne, wszystko jest z jednej strony oldschoolowe, bo patrzcie, skórzana cykor łapka, która jest z tymi chromowanymi dodatkami, ze zwykłymi śrubami, które tutaj są wkręcone, ale to po prostu wygląda pięknie. Ten chromowane wykończenie drzwi, te listwy, które tutaj są i ten uchwyt, żeby złapać te drzwi w razie czego, kiedy chcemy je zamknąć ręcznie. Same wykończenie tych skórzanych elementów, wszystkich, które tutaj się znajdują, jest tak zrobione, że wchodzisz i wiesz, że nieważne ile ten samochód kosztuje, ale jest tego absolutnie warty. I to jest fenomen Rollsa Phantoma. Bo czasami jest tak, że wchodzisz do różnych samochodów i one mówią, kosztują milion, 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony złotych. Wchodzisz i tak sobie myślisz, okej, ale on jest drogi, ale suma summarum nie do końca wiesz, co za tym idzie. A tutaj wchodzisz i myślisz sobie, tak, cena jest iście abstrakcyjna i za to można kupić dom albo kilka mieszkań albo cokolwiek innego, ale wchodzisz i myślisz sobie, okej, zaczynam rozumieć, dlaczego ten samochód dokładnie tyle kosztuje. Tym bardziej, że nie powiedziałem Wam o najważniejszej rzeczy. Bo najważniejszą rzeczą w Rollsie Phantomie jest nie to, jak wygląda, nie to, jak jest wykonany w środku, nie to, z jakich materiałów jest wykonany. Najważniejszą rzeczą w Phantomie jest to, jak jeździ. A jeździ absolutnie niesamowicie. Phantom przede wszystkim przynosi Cię do zupełnie innej rzeczywistości. To jest tak, że wchodzisz do tego samochodu i poziom wyciszenia samego wnętrza, zaprojektowania tego wnętrza, stworzenia atmosfery i akustyki tego całego wnętrza jest absolutnie niespotykane w żadnym innym samochodzie. Mamy do dyspozycji silnik, który ma aksamitną pracę, którego właściwie nie słychać. 900 Nm powoduje to, że masz wrażenie bardziej jazdy samochodem elektrycznym w dobrym tego słowa znaczeniu niż samochodem spalinowym, bo przy każdej prędkości, w każdej sytuacji dodajesz gazu i on się zachowuje jak pociąg z pierwszej klasy, Orient Express, po prostu dodajesz gazu i czujesz się cały czas w salonie, komfortowo, a on przyspiesza majestatycznie cały czas w tym samym tempie. A to tempo, słuchajcie, nie należy do najmniejszych, bo jeżeli weźmiecie pod uwagę, że samochód waży ponad 3 tony, a przyspiesza w 5,3 sekundy do 100 km na godzinę, no to robi się naprawdę ciekawie. Dokładnie tak samo jest, kiedy wciśniecie ten pedał gazu przy prędkości 100 km na godzinę i on dokładnie tak samo aksamitnie idzie do tych 200. Wskazówka prędkościomierza zatrzymuje się na 250 km na godzinę i nawet przy tej prędkości jedziesz i masz wrażenie, że ta prędkość cały czas oscyluje w granicach 80 km na godzinę.
bo odcięcie od tej całej rzeczywistości, odcięcie od drogi, która jest, ten sam sposób lewitowania nad tą drogą jest tak niesamowity, jest tak niezwykły, że nie znajdziecie tego w żadnym innym samochodzie na świecie. I jest wielu producentów najlepszych, najbardziej luksusowych samochodów świata. Zawsze mówiło się, że do tej klasy najbardziej topowych aut, nie wiem, Mercedes, BMW, wkłada się te najnowsze, najlepsze technologie i one wyznaczają trendy. I tych technologii jest tam mnóstwo, 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 mnóstwo. I myślisz sobie, nie da się osiągnąć czegoś więcej. A potem wchodzisz do tego Rollsa i zaczynasz rozumieć, że w tej kategorii nie chodzi wcale o nowinki techniczne. W tej kategorii chodzi o coś znacznie więcej, o tworzenie samochodu, który ma tak niesamowitą klasę i samochodu, który nie jest naszpikowany wszystkim, co najnowsze w motoryzacji. Oczywiście masz tu kamery 360, masz jakby milion różnych rzeczy, ale to nie jest technologiczny szczyt motoryzacji. Tu wszystko jest tak, jak być powinno, a jednak ten komfort i sposób jazdy jest taki, że w żadnym innym samochodzie czegoś takiego nigdy nie zaznacie. To jest prawdziwy fenomen Rollsa. I z jednej strony można mówić, Rolls już nie jest taki, jak był kiedyś, bo dziś jest udziałowcem BMW. A może właśnie to jest ten przepis na sukces? Bo może dziś BMW stworzyło ten sposób egzekwowania jakości połączenia technologii z tą jakością Rolls-Royce'a. To wszystko uzupełnione jest jeszcze jedną, absolutnie niezwykłą rzeczą. I nawet nasz specjalista od nagłośnienia, profesor Nakamichi, który bez wątpienia należy do jednych z najbardziej wybitnych znawców w tej dziedzinie, kiedy wsiadł do tego samochodu, powiedział: ja cię kręcę, no z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Bo nagłośnienie w tym samochodzie jest takie, że tą magiczną gałeczką przekręcasz i przynosisz się do sali koncertowej. I największym fenomenem jest to, że nieważne, czy jest cicho, czy jest maksymalnie głośno, jakość tego dźwięku jest cały czas taka sama. I ty doskonale wiesz, gdzie, w którym miejscu jest dany instrument i gdzie jest wokalista. Jak tu wszystko działa. To każde pokrętło, każdy schowek, każde dotknięcie jest z odpowiednią siłą taką, jaką powinno być. No niewiarygodne auto. I powiem Wam szczerze, że to jest coś, co jest prawdziwym fenomenem tego samochodu. Nie mówiłem Wam o cenie, żeby ta cena nie przyćmiła tego samochodu. I wiecie, co według mnie jest największą wadą Rolls-Royce'a? To, że nazywa się Rolls-Royce. To, że jest tym samochodem i tym brandem, który wszyscy uznają, że on jest najdroższy na świecie i na pewno kupił ten sam, czy ktoś jeździ takim samochodem tylko dlatego, żeby się pokazać, że ma najdroższy samochód. A ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo w żadnym innym samochodzie po prostu nie poczujecie się tak jak w tym aucie. I to jest samochód, którego ja nie traktuję jako najdroższy brand. Ja go traktuję jako najbardziej wyjątkową limuzynę, która jest dostępna na rynku, do której wchodzisz i wiesz, że jeżeli miałby się skończyć świat, miałbyś jeździć tylko jednym samochodem do końca życia, to powiesz tak, tym. I nie przeszkadza ci to, że waży ponad 3 tony, nie przeszkadza ci to, że jest wielkości dużego samochodu dostawczego i będziesz nim jeździł we wszystkich warunkach taki, jaki jest. A dla mnie największym ideałem byłoby, gdyby był w wersji dwudrzwiowej. Ale niestety dwudrzwiowego Fantoma już nie będzie. Będzie wersja Spectre, która już będzie elektryczna. Żebyście zrozumieli, jest to kategoria samochodu, który nieważne ile pali. Nieważne, bo jedziesz i wiesz, że nawet jeżeli ma spalić tyle, ile spali najwięcej na świecie, to on jest tego wart. Każdego litra, który wlewamy do zbiornika paliwa. To jest kategoria samochodów, w którym jak jedziesz na spotkanie i jesteś już spóźniony, to wcale nie jedziesz szybko. Tylko odpuszczasz tą nogę z gazu i myślisz sobie, dojadę za szybko. Ja chcę jeszcze troszkę pojeździć, troszkę spędzić czasu w tym samochodzie. Jakby zupełnie inaczej zaczynasz myśleć o samochodzie niż do tej pory. Dokładnie do takiej rzeczywistości przenosi cię Rolls-Royce. Ale jedno jest pewne. Jeżeli miałbyś takiego Fantoma
I osobiście ci tego życzę, że przyjdziesz kiedyś do salonu i powiesz: tak, poproszę Fantoma. Tym bardziej, że Rolls-Royce jest w Polsce oficjalnie obecny od 10 lat. Więc sporo tych samochodów, wbrew pozorom, fabrycznie nowych, Salon Polska może się pojawiać na rynku. I życzę ci tego, żeby jakiś z tych samochodów kiedyś trafił do twojego garażu, bo warto mieć marzenia. Ale jeżeli go nie posiadasz, to najprawdopodobniej ważne jest dla ciebie również to, żeby twój samochód ubezpieczyć taniej. Co to oznacza? Wejdź w ten link pod spodem, czyli wejdź w wyszukiwarkę Mubi, wpisujesz wasz samochód i patrzysz, gdzie jest najtańsze ubezpieczenie OC. I korzystając z tego linku pod spodem, czyli z linku Mubi, który jest przypisany do mnie, dostajesz 150 zł zwrotu. Na Fantoma nie wystarczy, ale te 150 zł zawsze od czegoś trzeba zacząć, nie?